Powieki stanowią, oczy w ogóle stanowią bardzo ważną część twarzy. One wręcz decydują o naszym wyglądzie, bo nawet takie bardzo obiegowe powiedzenie jest, że wyglądasz na zmęczoną, bo masz zmęczone oczy. Widzę po twoich oczach, że jesteś zmęczona, prawda? Tak mówimy. I w związku z tym postanowiłam, żeby coś zadziałać, żeby zawalczyć jeszcze, aby ten wygląd przynajmniej po części wrócił do tego, jak pamiętam jeszcze siebie sprzed kilku lat, czy kilkunastu nawet. Zgłosiłam się do kliniki z problemem opadających powiek. Problem ten jest widoczny na pewno nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim też utrudnia mi życie, bo wiem, jak wyglądałam przed tym, jak te powieki nie opadały, a jak wyglądam teraz. Najbardziej, szczerze mówiąc, przeszkadza mi to, że nie mogę wykonać pełnego makijażu, tak jak to robiłam onegdaj. No i ten makijaż rzeczywiście decydował o moim wyglądzie. No to już jest ładnych parę lat, jak tego makijażu w żaden sposób, oprócz tego, że tylko rzęsy mogę pomalować, nie mogę wykonać, bo po prostu nie ma sensu. Cokolwiek jest narysowane czy pomalowane, to natychmiast jest przykryte przez tą drugą jak gdyby powiekę, no więc zrezygnowałam w ogóle z takiego pełnego makijażu, o czym marzę od dłuższego czasu i chciałabym do tego wrócić po prostu. Pani Ewa zgłosiła się z problemem wiotkości powiek górnych. Wydaje się, że nie ma przepuklin tłuszczowych, natomiast zobaczymy podczas zabiegu operacyjnego, czy nie będą rysowały się tam przepukliny. Ze względu na fakt, że pani Ewa nie ma zaburzeń pola widzenia, jest to zabieg stricte estetyczny. Operacja będzie polegała na usunięciu nadmiaru skóry powiek. Dodatkowo podczas zabiegu operacyjnego sprawdzę, czy u pani Ewy występują przepukliny tłuszczowe i najprawdopodobniej w kącie przyśrodkowym będzie trzeba zredukować uwypuklający się tłuszczyk. Po operacji blefaroplastyki u pani Ewy myślę, że spodziewamy się bardzo dobrego efektu. Po usunięciu nadmiaru skóry powiek oko stanie się o wiele młodsze i pani Ewa nareszcie będzie mogła stosować makijaż. Na ten problem mi zwróciła uwagę moja znajoma, ponieważ ona miała jeszcze większy problem jak ja. Ona naprawdę miała także miała już wskazanie medyczne do wykonania tego zabiegu, więc wykonała sobie ten zabieg i sama mi zwróciła uwagę, że ja wcześniej czy później będę miała ten problem. Wskazała mi na to, na czym to polega i również przekonywała mi, że nie jest to taki byle jaki zabieg, że można robić albo nie. Pamiętam jej słowa, jak ona mi opowiadała, że się zwiększyło jej pole widzenia. Czyli nie tylko estetyczne względy, ale również medyczne były tutaj istotne. Później z kilkoma innymi osobami na przestrzeni tam różnych etapów życia miałam okazję się spotkać, które również były już po zabiegu. Ja cały czas wiedziałam, że przede mną stoi ten temat, że kiedyś powinnam to zrobić, że dojrzewałam po prostu przez jakiś czas, aby rzeczywiście ten zabieg wykonać. Długo przymierzałam się, długo różne warianty nawet tego zabiegu, znaczy warianty, przede wszystkim miejsca wykonania tego zabiegu rozpatrywałam. Ale jakiś taki opór wewnętrzny, a szczerze nazywając po imieniu, to nawet strach przed samym zabiegiem, bo jak do tej pory nie miałam jeszcze do czynienia ze skalpelem, to będzie mój pierwszy raz. Efekty po zabiegu blefaroplastyki tak naprawdę zależą od wielu czynników. Przede wszystkim geny mają na to ogromny wpływ, czyli w zależności od tego, czy nasi rodzice mieli skłonność do wiotkości skóry powiek górnych, u nas może wystąpić podobny problem. Dodatkowo bardzo ważna jest dieta, to czy prawidłowo się odżywiamy, to czy wysiłek fizyczny jest w naszym życiu. To są bardzo ważne sprawy i to na pewno ma ogromny wpływ na jakość czy wiotkość naszej skóry. U pacjentów, którzy nadużywają używek, takich jak zwłaszcza papierosy czy alkohol, na pewno ten efekt będzie się utrzymywał krócej. Rezultaty po zabiegu blefaroplastyki są sprawą bardzo indywidualną. Natomiast przyjmuje się, że u większości pacjentów
efekty pozabiegowe utrzymują się do 10 lat. Uzupełnieniem naszego takiego codziennego stylu życia są na pewno zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i tutaj bardzo serdecznie polecam laser frakcyjny, czy też dermapen, bądź też peelingi, które spowodują poprawę jakości skóry i odroczą zabieg blefaroplastyki. Możemy powtórzyć zabieg operacyjny, natomiast będzie to wymagało kolejnej kwalifikacji i przygotowania do kolejnej procedury medycznej. No duże. Oczekiwania moje są duże. Podobno mam mieć parę lat, mam być parę lat młodsza. Mam nadzieję, że parę lat tutaj zostawię Wam w prezencie. No i to oko będę miała mniej więcej podobne, jak miałam kiedyś, jak byłam kilkanaście lat młodsza, czyli po prostu na pewno większe i plus ten niezbędny makijaż, który stanowi również bardzo często o tym, jak wyglądam. Pani Ewa zgłosiła się na pierwszą kontrolę w 7 dobie pooperacyjnej. Nie stwierdziłam nasilonego obrzęku. Widoczne były oczywiście delikatne podbiegnięcia krwawe, które powoli się wchłaniają i ze względu na prawidłowy przebieg gojenia się rany można było w tej 7 dobie usunąć szwy. Zabieg ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu przebiegł absolutnie bezboleśnie. W zasadzie wizyta u stomatologa jest bardziej bolesna. Jedyne odczuwalne było ukłucie znieczulenia i to wszystko jakiego bólu, chociaż tego nawet bólem nie można nazwać. Atmosfera rewelacyjna. Pani doktor i cała załoga znają metody odstresowujące, bo zawsze trochę adrenaliny i stresu było, więc kolejnymi pytaniami prowadziły tak cały zabieg, żebym absolutnie nie czuła, że cokolwiek jest robione. Rzeczywiście tak było. Natomiast po samym zabiegu w tym tygodniu tak zwanej rekonwalescencji też nie było żadnego bólu przede wszystkim. Jedne co, to wystąpiły obrzęki jednej i drugiej powieki, lekkie zasinienie, szczególnie po lewej stronie u mnie. I cóż robiłam? Przede wszystkim robiłam dezynfekcję, nawet kilka razy dziennie, środkiem odkażającym, plus zaopatrzyłam się w jałowe gaziki. Na te gaziki nakładałam sobie po prostu lód. I po pierwsze, że lód przynosił ulgę, bo powodował, że coraz mniej ten, że obrzęk się zmniejszał. No a poza tym właśnie widoczne efekty w postaci gojenia się blizn. Trzeba sobie na pewno zarezerwować czas dla siebie. Ja miałam to szczęście, że nie musiałam biegać do pracy. Miałam czas wolny i mogłam się skupić na tym, co robię. Czyli generalnie nie było to w ogóle uciążliwe dla mnie od czasu do czasu, tylko po prostu układałam się i robiłam sobie okład na oczy. W kolejnych dniach wiadomo, że pacjentka może się spodziewać nadal obrzęku, który powoli będzie się wycofywał. Dodatkowo podbiegnięcia krwawe będą zmieniać swój kolor, czyli z tego zabarwienia takiego mocno fioletowego będą stawały się coraz bardziej zielone, a następnie żółte. Oczywiście mogło się przemieszczać i lokalizować się w obrębie policzków ze względu na grawitację, ale no dziś do mniej więcej w około na przestrzeni 3-4 tygodni powinny się całkowicie wchłonąć. Ja przez to, że jeszcze wciąż widzę podpuchnięte powieki i blizny, to myślę, że jeszcze wciąż oczekuję na ten efekt wow. Pani Ewa zgłosiła się na kontrolę po roku od zabiegu blefaroplastyki. W badaniu fizykalnym stwierdzam bardzo ładnie wyglądającą, wąską, białą bliznę, która jest praktycznie niewidoczna i nie stwierdzam również żadnych powikłań pozabiegowych. Pani Ewa bez problemu może teraz nakładać makijaż, o którym tak bardzo marzyła, a jej koleżanki mówią nawet, że wygląda 10 lat młodziej.